czym myślą i o czym śnią matki dzieci pomordowanych w Biesłanie? Jak to możliwe, że na opuszczonej i zrujnowanej budowie jakiegoś szpitala żyją nastolatki, które piją, ćpają i spadają do pustych szybów windowych? I jak ma się dostać do szpitala jedna szalona staruszka, która mieszka we wsi, całkowicie odciętej od świata, odkąd nie dochodzi tam już żadna droga i nie przyjeżdża nawet ani jeden pociąg osobowy, bo bogaci Rosjanie potrzebowali ekspresu pędzącego z Moskwy do Petersburga, którym jeżdżą nawet nie patrząc za okno. Jelena Kostiuczenko jest bardzo młodą kobietą, ma dzisiaj 32 lata, a od ponad 10 zagląda w najciemniejsze zaułki rosyjskiego życia. Mówi o bezlitosnym i pozbawionym nadziei życiu, ale też o sile przetrwania. Robi to spokojnie, mądrze i w sposób zdystansowany, który sprawia, że ta książka potwornie boli. I z takim ciężkim sercem, ale też głębokim przekonaniem przedstawiam Państwu i rekomenduję te wybitne reportaże.